Siemaneczko, z tej strony Tarek, witam was w grze Assassin's Creed Valhalla. Lecimy tutaj z kontynuacją tego, co ostatnio było po tej masakrze. No i tak o, zobaczmy, co mamy zrobić. Porozmawiać mamy z uchodźcami. Tam widzę jakiś chyba na dole czy coś. Przynajmniej są gdzieś tu blisko, ale ja tam nikogo nie widzę. Czy nie, dobra, ktoś tam siedzi przy ogniu. No faktycznie są tu jacyś ludzie. Tam przy ogniu siedzą. Dobra, to zagadajmy z nimi. Gdzie ten koń? Koniu, kono. Chyba się moczyć nie chcę. O, i tak za bardzo mi to nie wyszło. W butach i tak mokro. Nieprzyjemna sprawa. Witam. Przepraszam pana. O, dobra. Myślałem, że nie będzie chciał gadać. Was told you might know where the Britons bring in their supplies. Are we your friends, Dane? I would have it so. After years of blood and gore, looting and burning, forgive us if we don't trust a Dane. As a Norse, I know I have little right to ask for your help. But I'm fighting to bring this war to an end. If you're truly fighting that devil, Rodri, I'll tell you what I know. The Britons move their goods through Duston Quarry. See that tower to the south? That's the Hillgate remnants. Further on, you'll find the stone quarry. And thank you. Hold a moment. If you need extra help... I may. Good Mercian men are working in that quarry. They all fought for Thane Merton. If you find yourself in a pitched fight, call out his name in praise. The workers will rally to you. God bless Thane Merton. Understood. Okej. Okay. Zobaczmy, bo tu jeszcze coś po drodze chyba było też. Co to jest? To tutaj. Wędrowanie u Wenlokan. Szukaj. To jest... A, to jest cały czas to samo. A, ja nie mam tam, o dziwo. Nie byłem tam. Smutno mi. Będę musiał jechać na koniu. Że nie tak źle. Widzę, że tam i tak można jakieś rzeczy zebrać sobie. Czyż to i tak sporo. Ta stannica jest. No to splądrujemy stannicę i się przejedzie tam dalej. Na tym kamieniołom. Postaram się na kamieniołomie ich wybić po prostu z łuku. Na szybkości. Żeby ci robotnicy nie musieli stawać po mojej stronie. I z mojego powodu zginąć. Czy coś w tym stylu. Więc na razie tutaj zajmiemy się tym. Plądrowaniem tej wioski. Witam. Sorry, nie ma chłopaki na was czasu. Jesteście tylko takim utrapieniem dla mnie. Dobra, zobaczmy. Co mam tu rozwalić? Znajdziono, oni w ogóle są. Towary, jeśli zabierzesz. No dobrze, to zabierz te towary. O, ktoś z konia zeskoczył. Mogłeś walczyć z konia. Da radę tak wejść? O, tędy spróbuję. No nie wierzę. O, a wejdziesz po tym? No to co się tego łapiesz? O, dobra, ekstra. A, za późno. Dobranoc. Zielonych w sumie to jeszcze nie biłem. O. Echowo spadł, widzę. Gdzie te towary? Mają po prostu przeszukać to miejsce. Ciekawe, jakbym wcześniej tu był, to co, miałbym wykonane? Ciekawe. Aha, co tam do mnie celuje i jakimś cudem próbuje we mnie strzelać. Gdzie to jest? A, tam na górze. A jakoś do uwolnienia chyba nawet mam. O, trochę tego tu jest. Materiały budowlane niekoniecznie jest potrzebne akurat. Dałoby się to drugie. Dostał. Piękny strzał. Rozkazy Brytów.
Dobra, tu coś jeszcze jest. Dobranoc. A, tu coś mamy. Tu kolejna jakaś kta. Tutaj ciach. Na górze jeszcze. A, i to będzie chyba wszystko. Chociaż... No tej zbroi pewnie, żeby wejść, trzeba odsunąć ten kamień. Zaraz sprawdzimy. Zebrane. A, i tu jeszcze jedno. No i chyba gdzieś jeszcze, bo tak w sumie zostaje jakby... Aha, pewnie więźniów jeszcze trzeba uwolnić. Wtedy będzie wykonane zadanie. Dobra, to chodźmy ich uwolnić w takim razie. Dobra, zajdźmy zobaczyć, co tutaj mamy. No, puść to. A, czyli... Trzeba tylko to jeszcze zabrać. A, tam są jeszcze dwie, okej. Okay. Hełm łuskowy. Ze smoka? Czy nie? O, ktoś przyszedł. Nawet dwóch, trzech. Szaleństwo. Chłopaki zaszaleli. Ale niestety ja na tych kolegów to nie mam czasu. Mam szedł do góry. O, tu coś mamy. Jest tu na dole, tam coś jest, ale jak tam zejść? Tędy? O, chyba tędy będzie. O Jezus, to było to. Nara. No dobra, tu mamy dwie skrzynie i więźniów, okej. Okay. Do mnie strzelił. A, ten łucznik. Chciałem złapać tą strzałę. Dobranoc. Zgromadzone bogactwo jakieś. A co ten ziomek miał? A? Czyli za ten chorąży chyba miał jakieś przy sobie rzeczy. Dobra. To czyli co, przełączam się na tą drugą misję zadania. Kamieniołom powinien gdzieś tu w pobliżu chyba być. O, jednak nie aż tak blisko wcale. Nie mogę. Wypadałoby chyba zahaczyć na to miejsce już, jak tu jesteśmy tak blisko. Mój wierny rumaku. Chodź, jedziemy. Ta wieża jest tam, ok? Trzeba by było ją zaliczyć. Zawsze się przyda. O kurczę, czy to prawie... No, dla konia to tak... Nie za bardzo. Dobra, ja szybciej wbiegnę. No i dobra, tu sobie zaznaczymy. I chyba jakiś artefakt tu jest z tego co widzę. Bo raczej nie tatuaże. Bo te pergaminy z tatuażami raczej się trafiają w mieście. Masywna wieża przed nami. Wieża obserwacyjna jakaś, nie? Nie, bo co to takie wejścia skomplikowane? Czyżbym musiał po tym skakać, bo nie wejdzie tak po prostu? Okaże się, że ściana nagle tutaj w tym miejscu jest mega gładka i nie do wejścia? No dobra, zobaczmy. Wejdziesz po tej ścianie? Tam wejdziesz. Nie ze mną te numery. Widocznie jakby ktoś chciał, to i mógłby tak wchodzić. Ale my nie musimy. My jesteśmy wikingiem, potomkiem nie wiem kogo. Parkura.
Dobra. Ciach, zaznaczenie. Ten list albo tą maskę trzeba by było tutaj zabrać, jeżeli jest. Zawsze to będzie już zrobione przyszłościowo, można powiedzieć. Zobaczmy, gdzie ona tam może być. No to nawet w pobliżu są blisko. Druga jest jakaś. No dobra. Gdzie to może być? Czyżby gdzieś tam koło krzyża leżało? Nie, gdzieś pod ziemią jest. Pod ziemią jest gdzieś. Albo... Zobaczmy, czy jest tutaj wejście do podziemia. O, jest. Teraz pytanie, gdzie są beczki? No dobra. Załatwi się to innym razem. Teraz trzeba było szukać. No to na razie nie ma sensu takie szukanie. Czy ja nie będę przynudzał, nie? Dobra. Bo jednak szukanie to takie jest niezbyt super do pokazywania. Muzyczka taka dosyć przyjemna leci w tle. Muzyka mi się kojarzy tak, jakby ktoś nagrywał jakąś tęsknotę za czymś, coś takiego. Może za domem czy coś. Dobra, co my mamy tu zrobić? A, to co można wystrzelić. Ej, kogo ja tu niby zabiłem? Dobra, nieskończone strzały uruchamiamy. Gdzie on tam stoi? Że ja go nie widzę. Nikt się jeszcze nie zorientował, że są zabijani, spoko. Zniszczy wozy zaopatrzeniowe. No dobrze. Gdzie taki wóz jest? O, pieniążki. Dopiero tu mokry byłem przecież niby. Dobra. Kogo ja trafiłem? O, sorry, kościół. Dobra, dobra. A, to było. No bo trzeba przepłynąć. Trochę takie zawracanie gitary. Coś do przeczytania tu mamy. Już Mertonie przypowieść. O, tu tytan chyba obok leży. Tarcza na grobie. Tam w ogóle chyba za wielu nie zostało, ale widzę, że walczą. Co, mi zniknęło coś? A, łuk mi zniknął nagle. Co tu mam napisane? A, nic ciekawego. A, jesteście wolni. A, mogę się ukryć między nimi, tak? Gościu mnie nie widzą, naprawdę? No i to jest najwyższy poziom, tak? W sensie wykrywania mnie przed nich. O, nie uderzył.
Nie wiedziałem, że można strzelać stąd. Oczywiście musiałem się jakoś cudem podpalić. Podpaliłem się z przypadek. Merchant's men, fight with me! Shropshire needs you. Nie w niego. Zobaczmy, czy gdzieś tu wozy jeszcze są. Nie, żebym mnie gdzieś widział. Tam coś na dole. Tam też. Jeszcze chyba jeden wóz z zaopatrzeniem powinien być gdzieś. Ale coś go nie widzę. Przypał trochę. Dobra, gdzie ten wóz jest? O. Beczka. Tam gdzieś była do rzucenia. Spróbuję dojść tam, nie upuszczając tego. Ale może to być trudne. No dobra, weź przyśpiesz. No jakieś górnicy zbyt chętni do walki to nie są. Tam się biją cały czas. Powinni ich już dawno załatwić. Brać przykład ze mnie, jak się walczy. I co tu mamy? A, złoto. W sensie zasoby. Sztaba niklu? Panie. Myślałem, że tu będzie Wolfram, czy jak to się tam ostatnio nazywało. Nie, no Wolfram. No, nie przeskoczysz? A tu? Tak sobie. Znaleźć jeszcze jeden ten wóz zaopatrzony. O, tu jest? Dobra, jest ostatni. No, nie wierzę. Nie eksplodował. Nie? Byłby załatwiony. No dobra. Zajdźmy sobie tutaj, zobaczmy. Może niekoniecznie tak, ale ważne, żeby zejść. Myślałem, że trafię tego typa na co przebiegą. A nie ma tu jakiejś tej? Dla mnie, beczki. A, tu też nie ma chyba. O, tu leżą. Ekstra. Akurat potrzebowałem jednej. Spróbuję tak rzucić. Chyba nie doleciało. Próba numer 2. Kurde, chyba się nie da tak dorzucić. O mój Boże, ogień. Trafienie. Fajnie, że taki kawałek odpadł. Skrzynia w wodzie. No i dobra, zawijamy się stąd. Chociaż coś tu jeszcze zostało. Weźmiemy sobie to jeszcze. No i tak musimy tam jechać. To jest gdzieś na górze. Szkoda takie jedno zostawiać. Dobra, hop, hop, hop. I będziemy tam jechać chyba. Już nie wiem, czy lepiej się nie teleportować do tego tam w pobliżu. Dobra, zaraz się sprawdzić, zobaczymy. Weźmiemy to, co zostało tutaj do zebrania. O, strzały. No nie wierzę, rozpoznałeś mnie? Jestem w ciężkim szoku. Ten to ma jednak sokole oko. Pół obozu nie istnieje, a gość się orientuje. O, ktoś biega po obozie. Podejrzane. Dobra, skoczymy sobie stąd. Będzie szybciej. Zaraz zobaczymy, o ile metrów. Czy to się w ogóle opłacało. Jest bliżej o metrów... nie wiem ile. No, 600 jakieś. Niecałe. Dobra.
Znaczy, dobra, przejdź już przez tą górę. Bo się tutaj zaraz zapnie. I będzie ciężko wchodzić pod nim. Z górki co innego, będziemy jechać na nim. Kuniu! Ono! No nie wiem, pojaw się przede mną. O, jesteś, dzięki. Możemy jechać razem. Super, oczywiście musiałeś się zdenerwować i jechać sobie gdzie chcesz, tak? Stój. Dobra. Niby patcha robili, żeby poprawić błędy, a ja nie widzę, żeby którykolwiek z tych, na które natrafiłem, został zlikwidowany. No dobra. Zobaczmy, co tu się dzieje. Będziemy szturmować jakiś znowu zamek. Coś w tym stylu. Tryk, 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 tryk. Gdzie oni mogą być? O, dobra, są takie schody. Ivor, Chilbert. Hey, Ivor. I was telling the Aetherlink here that Thor is with us this day. Our victory is assured. So, what is your plan? That bastard Anir commands this hamlet. So let us show these folks what happens when a village bows to the Britons. Smash it to kindling, burn it to ashes, and cut Anir's tender throat. Right, my boy? I hope to fight well, not cruelly. The cutting of throats I leave to you. Anir is the Britons' best warrior. If he dies a brutal death, Rhodri will think twice about fighting back. Oh, my blood runs hot. Let us rush in now and leave a trail of bloody kindling. A stealthy approach might earn us more time. Ah, I prefer sound and fury. But do as you must. Bloody kindling it is. We will smash this place to splinters. Come, Chaelbert! The fight is on! Let the Saxon villages flee, Ivar. Only the Britons deserve our wrath. Thor thunders beside us! Aha, rozumiem, że atakujemy to we trzech. Spoko. Logiczne. Ja się skrycie do nich przedzieram. O mój Boże, co tu się dzieje? No taki wytrzymały, że w głowie nie zginął. Czy drugim razem? Twardy chłopak. Gdzie są tu jakieś wojowniki? Ej, gdzie są chętni do bitki? Spalone chaty. A, no dobra. Który ham do mnie strzela? I są gdzieś tu na dole, czy nie ma ich? Co, na drzewie siedzi czy gdzie? Ja go nie widzę. A tam gdzieś. Gdzie tu są jeszcze jakieś chaty do podpalenia? Proszę się usunąć z drogi. Ponieważ przeprowadzamy tutaj eksterminację. Dobra. Nie powiem, żeby ci przeciwnicy byli jacyś trudni. Dobra. Nie ma co, trzeba palić. Zabijanie się z nimi to tylko strata czasu. O kurde, no naprawdę? Byliście tu i nie zauważyliście? Mr.
Dawaj, jedziesz z nim. Gdzie tu jeszcze są jakieś domy? Teraz mi więcej czasu zajmie szukanie tych domków niż faktycznie ta walka. Dobra, tam widzę, coś jest w tym płonącym budynku. O! A ktoś miał klucz? A ja chyba wziąłem ten klucz. Dobra. Znajdźmy następne domki. O, no nie trafiłem. Myślałem, że przeleci przez tą skałę magicznie. A, tu są jeszcze dwie chaty. Okej. Panowie, trzeba palić, plądrować. We trzech całą wioskę, nie ma to jak. Mocny atak. On podpaliłeś czy nie? Ojej. Nie tak. No dobra, teraz się podpaliło. O, i gra mi już pokazuje, gdzie są pozostałe wioski. Nie wioski, tylko domki. Cztery jeszcze zostały. To jest jak sporo. A, tam na górze. No spoko, my właśnie ich przeganiamy, paląc wam domy. Nie ma za co. Cała przyjemność po mojej stronie. Jakim cudem mu się nagle zrobił mokry cały płaszcz? Nie ma tak, zanurzyć stopy i być mokrym od stóp do głów. Dobra, weź to ściągnij, bo to jest bez sensu. Muzyka jaka. Kurczę, a tu są. Spal chaty. A, czyli wszystkich nie trzeba było. Znajdź tego typka i jego ludzi. Okej. Tam stoją, czekają na nas. Zabiję go pewnie pierwszą serią z łuku. Ale ich załatwiłem. Proszę oddać mi strzały. Widzieliście? Jaka seria? Eivor! Did you see Chilbert fight? He is all balls now. I give thanks for victory and ask penance for taking lives. Oh, Chilbert, your god bores me to death. Have a laugh. We won. And I took no pleasure in it, Eivor. Eivor and I were made for this, my boy. The song of swords, the blood mist, the bone crunch and baring of teeth. Is this enough blood paid, Eivor? We've spilled enough to slake the thirst of Fenrir. Why stop there? Chilbert, I would know your mind on all this. Are you satisfied with our victory? I believe I am. I'll need word from Rodri as soon as possible. What does he intend? He will see the flames. He will know Westbury has been destroyed. The bleeding puspit claims only a dragon can defeat him. We will soon put that to the test. It is peace we want, Eivor, not revenge. If you cannot accept that, return to Repton now. You do not know Rodri as I do, Eivor. You do not know what a slippery, lying shit he can be. Enough talk of killing. I need a moment of calm. You need mead. No, Eivor. True calm. A walk in the woods to clear the air. Or fishing. Would you go fishing with me? Fishing, huh? Looking for a warm puddle to dangle your worm in? I saw a small pond nearby. Will you come? We can all take a moment to allow our blood to cool. Naprawdę idziemy teraz na ryby? It's just up here. I have no fondness for fishing. Where is the sport in it? There's no chance the fish will kill me. Spoko.
Wybiliśmy właśnie, nie wiem, z 40 chłopa powiedzmy i będziemy teraz łowić. Let's fish for eel. Dale have relishes nettle soup cooked with eels fresh from the water. I will not fish. No dobra, to N chyba, bo nie łowienie ryb. Uwaga, uwaga, będę łowił. O, nie wiem czy to. No, no, no. Wierzę coś czy nie wierzę? Naprawdę musiał kilka węgorzy złapać? Zaś mnie te węgorze nie łapią. Przynęta się rusza. Coś mi słabo to idzie, to łowienie. Dobra, spróbujmy zarzucić jeszcze raz. O mój Boże. Ten przynajmniej coś złowił, aczkolwiek nie widzę, żeby się to liczyło od niego. Co za szybko? Naprawdę? Będę tracił czas na łowienie ryb. Dobra, jeszcze trochę chyba usnął przy tym łowieniu. Nic nie chciało brać, na szczęście się okazało, że łukiem też można. I zajęło mi to tylko 10 minut. To prawda. We caught some eel for a feast. The bishop should be pleased. The simple fellow comes now. Ah, a strange way to celebrate victory. But then again, our Christ was a fisher of souls, was he not? Bishop, greetings. We've the makings for a delicious soup. I'm grateful, Chaelbert, but my heart is heavy. So many homes burnt. We'll be years rebuilding. You should have seen Chaelbert fight. He will be an elderman with sack and guts, fearsome and raw. I should rather be fair and just, but I take the compliment. I have sent word to the Britons. I pray King Rodri will again be open to peace, in spite of his brother's murder. It worked in our favor. Look where we landed. Britons begging for mercy like whiny pups. We set the village ablaze, yes. But peace is not guaranteed. And it will take another sort of skill to win it. Restraint. Our next steps are critical, my lords. And after what happened in Quatford, it is clear to me that Ivar should lay low. Lay low? After all I have done here, you tell me to dunk my head? The good bishop is right, Ivar. You have a warrior's heart, not a peacemaker's. Fuck you, Wolfkist. I know Rodri, and I know the kind of tricks he will pull. That is me warning you. If you hear me farting, that is my welcome to the bastard. You bruised his pride, Eivor. If you have some balm for it, by all means, share it. His pride makes him difficult, and his anger makes him hasty. But he is not without honest feeling. I will hunt him a great boar, I think. And together we'll roast it over a fire and tell tales of war. That should please him. Bishop, we must prepare for Rodri's arrival. Rally our men and set up a camp just here.
peace or war will be decided, but not yet, not now. We must wait. I loathe waiting. It is all in God's hands. We can but pray and give thanks for this moment of rest. The Britons have come! The moment has ended. This way, by the Great Oak! Where is Chaelbert? He ought to be present for these talks as our future Elderman. He went hunting. For wild boar, he said. That was quite some time ago, no? We cannot wait. We should settle the peace now. Lady Angharad, greetings. We come to speak of peace. We are gladdened to hear it. But where is your great king? He stays at the castle at my behest. I feared his presence would inflame the cutthroat Ivar. We have confined our cutthroat to his tent. Both of us fretting over our war-hungry companions. It seems we are of the same mind. A surplus of caution never did any harm. I count this as a blessing. Perhaps then, at long last, we can end this war. Our peoples have suffered enough. And your proposal? We shall withdraw all our soldiers to the time-honored border of our lands. We ask only that you give us some days to collect our furnishings and leave Kausto Castle. In return, you pledge to end all hostilities as of this moment. These terms are generous. We have a truce. Truly. Praise be, this is well and quickly done. God go with you and your king, Lady Angharad. I salute you all. You waged a good war. Let us now wage a lasting peace. I stand bewildered, Eivor. In the blink of an eye, years of blood and sweat are put to an end. You have walked a difficult road, Bishop. Chaelbert must learn the good news. Will you tell him when you see him? I'll find him now. No nic, na tym skończymy ten odcinek. W następnym odcinku prawdopodobnie nie znajdziemy go. Okaże się, że jest gdzieś w zamku tym i będziemy pewnie odbijać ten zamek. Ale to już w następnym odcinku. W tym odcinku ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się, mam nadzieję, w następnym. Siemaneczko!